No, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynamy rundy kosmiczne. Nie ma ich zbyt wiele, no ale nie da się ukryć, że wyróżniają się na tle innych. I pierwsza runda to zatruta planeta. I tutaj nowość, ponieważ znowuż jesteśmy w pojeździe. I naszym zadaniem jest tutaj zniszczenie dwóch tabliczek. Mamy tylko dwa typy przeciwników. Pierwszy z nich to to właśnie te takie, ja bym powiedział, wodorosty, które już znamy z rund wodnych. Drugim bossem jest taki latający robot, który w sumie zachowuje się trochę jak Meduza. Z tą różnicą, że on w nas strzela nie tylko w momencie, kiedy nas zobaczy, ale i również wtedy, kiedy my w niego strzelimy. Dlatego lepiej uderzać go z dystansu. No tu akurat możemy to zrobić. Gorzej, gdybyśmy jakiś ten... Gdyby ktoś stworzył rundę, gdzie bezpośrednio z nim trzeba by się było skonfrontować, no to byłby problem. Okej, ale... Pamiętam, że z tą drugą tabliczką zawsze miałem problem, żeby ją znaleźć. Bo jedna tabliczka to mniej więcej wiem, gdzie się znajduje. Okej, może tutaj. A, no i nasze UFO ma... Ma 10 żyć. Przy czym nie ma tutaj, z tego co pamiętam, możliwości zregenerowania sobie energii. Nie znajduje się tutaj żadna apteczka. A jeżeli chodzi o pociski, to są to takie same pociski jak w przypadku okrętu podwodnego. Okej, chyba już wiem, gdzie jest ta tabliczka. Muszę koniecznie na dół zejść. Koniecznie muszę zejść na dół i teraz chyba po prawej stronie jest ta tabliczka, tylko że oczywiście nie obejdzie się bez walki z tymi robotami. Nie wiem sobie jak je nazywać, ale dobra. No są to w pewnym sensie roboty, tak? Myślałem już, że ją zabiłem. Jak bardzo się umyliłem. Kolejne. Znaczy w sumie, szczerze, jakbym nie chciał, to bym nie musiał ich niszczyć. Ale to zawsze jest jakieś bezpieczeństwo. Stały partner, większe bezpieczeństwo. Okej, to chyba... A nie, sorry, to jest jednak po lewej stronie. Ale zobaczymy też, co jest po prawej. O nie, znowu. Znowu ty. Tu jest klucz. No ale dobra, z racji, że nie zbieramy tutaj za bardzo kluczy, to pominę. Aha, no i uważam, że ta kryjówka z tą tabliczką to jest ta trudniejsza kryjówka. Natomiast teraz przyjdzie pora na łatwiejszą. Tylko zapewne się może okazać, że sprawi mi ona więcej problemów. Tak naprawdę na dobrą sprawę to ostatnia runda, w której sterujemy jakimś pojazdem. Ale dwa pojazdy na cały epizod i tak stanowią spory procent. Teraz tak, czy to się szło jakoś na wprost, znaczy leciało się jakoś na wprost, czy... Albo rzeczywiście dobrze skręcałem, tylko niepotrzebnie się cofnąłem. Okej, ciebie pominę, nie muszę z tobą walczyć. Gorzej z tymi wodorostami, bo one... Pewnie będą chciały mnie zabić. A, zniszczyłem. Nie było to zamierzone z mojej strony, no ale jak już raz go uderzyłem, to... Lepiej dobić. O! Tu jednak jest start. W ogóle początkowo myślałem, że to migające coś to jest teleport. Ale...
Nie, to jest tylko taki element krajobrazu. Ale powiem wam, że potrafi zmylić. Potrafi zmylić. Może tutaj gdzieś to jest, bo tutaj pewnie nie byłem, bo wtedy bym zniszczył te wodorosty. Chyba to jest tutaj, okej. To jest chyba tutaj. Bo to jest właśnie taka dziura w terenie, do której musimy wejść, taka skrytka bardziej. Po tej stronie? Tak, po tej stronie. Okej, to nie pozostaje nam nic innego, jak iść w stronę mety. No ale właśnie, gdzie ta meta tak naprawdę się znajduje? Szczerze? Nie pamiętam. Znaczy, bo to jest ogólnie tak, że tam mamy ten... dwa rodzaje klocków, nie? Oba są z czaszek, natomiast jedne się włączają i wyłączają, a drugie jedynie mogą się wyłączyć, więc tak naprawdę znikają przy pierwszym uderzeniu tabliczki. Stąd dwie tabliczki do zniszczenia, a nie jedna. Ale to w każdym razie powinno i tak się pojawić za chwilę. Znaczy to przejście. Czyżby klucz? Jakżeby inaczej. A no i musiałem dostać, no. A już chciałem zrobić taki perfect run, bez stracenia żadnego życia. Na pewno. Na pewno przy moim ramieniu to jest możliwe. O, tak, to jest to przejście, to jest ewidentnie to przejście. A, chciałem wyjść za planszy, nie da rady, to nie jest takie... To nie jest zrobione w taki sposób, żeby się dało. Okej. Swoją drogą była to całkiem przyjemna runda. Całkiem przyjemna runda. I Space Station. Kolejna runda. Też dosyć ciekawa. W której głównie dominują właśnie te kolczaste głowy, jak i wiewióry w czołgach. A, no tak. No i jeszcze dominuje moja głupota. A, takie pytanie, które mi się nasuwa w sumie od zawsze. Czym się różni czerwona wiewiórka od tej w czarnym czołgu? Bo jakoś nie zauważyłem różnicy pomiędzy nimi. Chyba, że jakaś jest, a ja jej nie dostrzegam. Jakby ktoś mógł to wyjaśnić. Okej, chyba taka prawidłowa droga, którą trzeba było obrać. A może... Może spróbujmy się pobawić tutaj w eksplorację tego terenu. Tego dziewiczego terenu. Kto wie, może nawet klucze się uda wszystkie zdobyć. A może i nie. To znaczy, tu akurat pamiętam, że... A! Co ja robię? Właśnie pamiętam, że był ten ogień. Okej, to sobie poczekamy, aż ta platforma przyleci, no bo jak zauważyliście, ta platforma też nas może zabić w momencie, kiedy dotkniemy tego płomienia, który z niej się wydobywa. Okej, no i tutaj mamy właśnie takie zestawienie. Zwykła wiewiórka z tą czerwoną. I o co w tym biega? Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Nie dostrzegłem tej różnicy. Jaka jest różnica? Ale ogólnie to jest jedna z tych rund, które bardzo szybko można ukończyć. No o ile właśnie znasz dobrą drogę, plus nie zbierasz kluczy.
czyli tak jak ja w sumie. Nie wiem, czy wszystkie klucze zdobędę, na pewno... Mogę się postarać to zrobić. Okej, okay, różowa wiewiórka, która nas śledzi. A, start. Spoko. Ja myślałem, że tam coś jest, a to... Tam niczego nie było. Nie no, tak ukryć, co się przed nią za bardzo nie da, bo ona za nami wszędzie jeździ, więc... O! I teraz widzę, że zdobyłem na nowo te energię. W jaki sposób? Czyżby te rudy też dawały energię, oprócz punktów? Bo chyba pamiętam, że coś takiego było. To chyba w dalszym ciągu nie jest ta właściwa droga, bo właśnie pamiętam, że ta właściwa droga prowadziła w lewo. Tak, to był ten skret, w który żeśmy nie weszli. A dokładniej to tutaj. Znowu te czołgi. Tak, tak jak wspominałem, tutaj właściwie oprócz tych czołgów i tych głów chyba nie będzie żadnych przeciwników innych. Jestem ciekawy, ile kluczy już w tym momencie pominąłem. Pewnie sporo. Jestem też bardzo ciekawy, gdzie dokładnie toczy się ta akcja, no bo to jest taka jakby stacja, ale widać też, że mamy takie normalne tło, tak? Chmury i tak dalej. Czy to jest jakaś planeta, czy coś w tym rodzaju? Możliwe. Czy może, nie wiem, gdzieś jakaś inna przestrzeń? A jak ja mam tam wejść? Oj. Na te kolce to lepiej uważać. W sensie, no, na każde kolce lepiej uważać, ale na tamte to już w ogóle. Ej, jak zdobyć tam ten klucz? Chyba, że jest jakieś ukryte przejście. Co do tego. Nie wiem, no tam w każdym razie chyba nie mam jak za bardzo doskoczyć. A, to ma trochę więcej życia chyba niż te zwykłe tarcze. Okej, teraz jest dobry moment, żebym tu wskoczył, ponieważ są one odwrócone tyłem. I chyba sobie właśnie zaczekam, aż tamte też się odwrócą tyłem, bo to na pewno łatwiej będzie no, je zabić. Ale to muszę poczekać, to muszę poczekać. A tam zapomniałem tego bonusu wziąć, no nic. Teraz to już po ptakach. No dalej. To znaczy, na pewno różnica pomiędzy tymi wiewiórkami jest taka, że nie odbijają się one od siebie. W sensie, nie cofają się w momencie, kiedy się dotkną.
Nie, serio, nie wiem jak tam tego klucza tam dorwać. Musiałbym zobaczyć w edytorze co i jak. A wiecie, jestem zbyt leniwy, żeby to sprawdzić, więc efekty są jakie są. Okej, tutaj bym sobie przeskoczył, ale... Właśnie, najpierw poczekam aż to przyleci. Kurde, trzeba przyznać, że ta runda jest długa. Dosyć długa, w sensie... Jest tutaj wiele takich właśnie rozwidleń do sprawdzenia. Czego załóżmy na... Znaczy nie, no... Nie będę się wypowiadać na temat... bazy rakietowej, ponieważ tam nie splądrowałem wszystkiego. A! No dobra, 4 klucze przeze mnie pobijety, świetnie. No chciałem! Na! Zresztą nieważne co ja chciałem. W każdym razie... na dzisiaj to już koniec. I... Widzimy się w następnym odcinku.